Przyszłam tutaj, aby wam powiedzieć o żywym Bogu, którego spotkałam w 2000 roku. Miałam wtedy 30 lat i przeżyłam życie, w którym w ogóle nie szukałam Boga. Ja po prostu chciałam być szczęśliwa. Chciałam być szczęśliwa, gdy wychodziłam za mąż. Chciałam być szczęśliwa, gdy chodziłam na imprezy. Chciałam być szczęśliwa, gdy próbowałam się przypodobać ludziom. Chciałam być szczęśliwa, kiedy robiłam karierę. Chciałam być szczęśliwa, kiedy nie chciałam mieć dziecka, żeby tej kariery nie stracić. Po prostu chciałam być szczęśliwa. Robiłam różne rzeczy po to, żeby tylko być szczęśliwym. I cały czas czegoś mi brakowało. Cały czas miałam pustkę w sercu. Miałam potężną pustkę w sercu. Zagłuszałam ją różnymi aktywnościami. Wszystko po to, żeby tylko nie myśleć i żeby tylko nie spotkać się z samą sobą i nie zobaczyć, że tak naprawdę czegoś mi brakuje. Bo oczywiście to był obciach, żeby pokazać komuś, że w ogóle czegoś mi brak. Na zewnątrz byłam kobietą sukcesu, noszącą maski. Miałam kilka grup znajomych. Przed jednymi byłam taka, przed innymi byłam inna. Ale w momencie, kiedy spotkałam się z żywym Bogiem, kiedy spotkałam się z Jezusem Chrystusem i zobaczyłam, co On dla mnie zrobił tam na krzyżu te 2000 lat temu, zobaczyłam, że wszystko, cokolwiek przeżyłam do tego momentu, kiedy Go spotkałam, jest w ogóle nic nie warte. To jest nic nie warte. Może dzisiaj myślisz, że sobie żyjesz. Myślisz, że żyjesz całą pełnią. Ale tylko Ty wiesz, czego Ci brakuje. Tylko Ty wiesz, co masz w głowie. Tylko Ty wiesz, co masz w sercu. Tylko Ty wiesz, jakie Ty masz myśli, gdy wstajesz rano. Czy wstajesz z wdzięcznością w sercu? Czy wstajesz z spokojem w sercu? Czy wstajesz z uczuciem, że jesteś kochany bezwarunkowo? Czy właśnie tego Ci brak? Czy właśnie tego Ci brak? Mi brakowało tego, ale nie przyznawałam się, bo to obciach przyznać się. Ale nie wierz temu kłamstwu. Tak naprawdę to, co Cię wiąże tutaj przy udawaniu, że jesteś spełnionym człowiekiem, to jest Twoje ego. To jest Twoje ego. Ego to jest jedyny błąd, jedyny grzech, który oddziela Cię od Boga. Ja, kiedy spotkałam się prawdziwie z Jezusem Chrystusem, z żywym Bogiem, po prostu musiałam poddać swoje ego. Musiałam poddać wszystko to, co sprawiało, że kręciłam się wokół siebie. Musiałam powiedzieć sobie, że absolutnie to, co sobie do tej pory zapracowałam, jest nic nie warte, bo rzeczywiście to jest śmieć. To jest śmieć. Wiecie, miałam babcię, która już nie żyje i ona była bardzo dumna z tego, co zrobiła w swoim życiu. Miała pełno orderów, pomagała innym ludziom, miała bardzo trudne życie, wychowywała sama dwójkę swoich dzieci, a później jej córka jeszcze zmarła. I wiecie co? Ona umierała przywiązana do łóżka tak naprawdę, pod kroplówką i była nadal dumna ze swoich orderów. Była nadal dumna z tego, co osiągnęła w swoim życiu, ale tak naprawdę szła w nicość, szła do piekła, ponieważ nie poznała życia, nie poznała żywego Boga. I nadal szczyciła się tym, tą marnością. Ona budowała socjalizm i szczyciła się tą marnością. Słuchajcie, szczyciła się tą marnością. Nie szczyć się dzisiaj marnością. Poznaj żywego Boga. Poznaj żywego Boga Jezusa Chrystusa. Każdy z was zna taką formułkę, taką treść modlitwy, którą Jezus kiedyś powiedział swoim uczniom. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. I wiecie co? Klepiecie ten wiersz, nie wiedząc, co to znaczy. Wiecie, jaka jest wola Ojca w niebie, aby nikt nie zginął, ale żeby wszyscy przyszli do poznania prawdy. Jezus Chrystus jest prawdą. jest napisane, że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez Niego. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez Niego. Ja w swoim życiu byłam sierotą. Miałam ojca, ale on mnie odrzucił. Urodziłam się jako niechciane dziecko. Miałam być chłopakiem, zawiodłam jego nadzieję. I wiecie co? Zawsze musiałam zasługiwać na jego miłość. Zawsze musiałam zasługiwać na jego uwagę. I to mi zostało. I weszłam tak w dorosłe życie. Zasługując. Cały czas zasługując. Cały czas starając się komuś przypodobać i zbudować swoją wartość. I gdy dowiedziałam się, że Jezus Chrystus wycenił mnie na wartość swojego życia, że oddał swoje życie za mnie, nogi mi się same ugięły. Jedna jedyna osoba w całym wszechświecie, która oddała za mnie swoje życie. Jestem tak cenna, jak Jego krew. I Ty jesteś tak cenny, bo On nie oddał swojego życia za jakiś tłum. On oddał swoje życie za Ciebie. On oddał swoje życie za Ciebie. To nie było jakieś widzimisię. Po prostu jesteś martwy w środku. Nie jesteś tylko ciałem. Nie jesteś tylko duszą. Masz też ducha. I ten duch jest martwy. Musisz się na nowo narodzić z Ducha Świętego, żeby Twój duch ożył. To nie jest jakaś nowa nauka, to nie jest jakaś ideologia. To jest spotkanie z żywym Bogiem. Mówimy Wam o możliwości spotkania z żywym Bogiem, ponieważ spotkaliśmy się z żywym Bogiem. Pojednaliśmy się z Ojcem przez Jezusa Chrystusa. Jedyną drogą do Ojca jest Jezus Chrystus. Dzisiaj możesz czuć się sierotą. Dzisiaj możesz czuć się odrzucony. Dzisiaj możesz czuć pustkę w sercu. Ale nieważne, w jednej chwili, jeżeli uwierzysz, że Jezus Chrystus zmarł właśnie za to, po to, żeby zamienić Twoje uczucie pustki i dać Ci swojego ducha. On właśnie po to tam umarł. Po to tam umarł. Na krzyżu dokonała się potężna zamiana. Ty miałeś tam zawisnąć. Ty żyjesz dzisiaj z wyrokiem śmierci, ponieważ masz martwego ducha. W Twoim wnętrzu jest coś martwego, jest trup. To, co czujesz rano, to, co myślisz rano, to dlatego, że masz w sobie coś martwego. Musisz narodzić się na nowo. Myślisz sobie, że żyjesz, ale tak naprawdę żyjesz tylko biologicznie. Żyją Twoje myśli, żyją Twoje emocje, ale Twój duch jest martwy. Potrzebujesz narodzić się na nowo z Ducha Świętego. Taka jest wola Ojca, aby każdy nie zginął, ale miał wieczne życie, wieczne życie. Życie. Bóg jest życiem. Do Boga Ojca przychodzi się tylko przez Jezusa Chrystusa. Pojednaj się dzisiaj z Nim. Tak jak ja pojednałam się z Nim w 2000 roku. W 2000 roku On przyszedł do mnie i zrozumiałam, że nie ma w ogóle żadnej strefy niczyjej. Że albo jesteś z Nim, albo jesteś z tym, który zwyciężył na krzyżu. Albo jesteś z przegranym diabłem za rękę i on cię w ogóle otumania. I on cię prowadzi od jednego do drugiego. On ci mówi, że fajnie jest robić karierę. On ci mówi, że fajnie jest się schlać na imprezie. On ci mówi, że z tamtym chłopakiem to będzie lepiej niż z poprzednim. Ale on chce tylko zażynać, wytracać i kłamać, bo On jest Ojcem kłamstwa. Jezus Chrystus jest prawdą. On przyszedł tutaj na ziemię, aby pokazać prawdę o Bogu, że Bóg jest dobry, że Bóg nie wymaga od Ciebie, żebyś Ty spełniał teraz 10 przykazań. Jedyne, czego Bóg oczekuje od Ciebie, to żebyś uznał ofiarę Jezusa Chrystusa, żebyś narodził się na nowo. I żebyś żył. I żebyś żył. Zbawienie jest z łaski. To jest dobra nowina. Dobra nowina polega na tym, że nie musisz zapracować. Nie możesz sobie zapracować. Nie możesz sobie zapracować. Nie wierz w to, że dzisiaj, w to co mówią ludzie, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Nie jesteś dzieckiem Boga, jeśli się nie narodziłeś w Jego rodzinie. Musisz się na nowo narodzić. Z Ducha Świętego. Tak jak obywatelstwo polskie zdobywasz przez to, że się narodzisz tutaj. Tak? Tak samo obywatelstwo w niebie możesz zdobyć tylko wtedy, kiedy się narodzisz z Ducha Świętego, bo wszystko, co przychodzi z góry, idzie do góry. Jeśli narodzisz się z Ducha Świętego, pójdziesz do góry, do Ojca. Jeśli tego nie zrobisz, aktem swojej woli i aktem swojej wiary, to idziesz do piekła. Idziesz do piekła. Jeśli dzisiaj pójdziesz stąd i nie zadasz sobie nawet pytania, czy to, co tutaj głosimy, to, o czym tutaj krzyczymy, jest prawdą, to zlekceważyłeś głos Boga do swojego życia. Bo dzisiaj mądrość Boża krzyczy na tej ulicy. Tak jest napisane. Mądrość krzyczy na ulicy. Kto ma uszy, niech słucha. Kto ma uszy, niech słucha prostej Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Ja mam dzieci, mam męża, mam normalne życie. Normalnie nie stałabym tutaj na tym rogu. Mam pracę. Wszystko w porządku. Mam papiery na to, że jestem zdrowa psychicznie. Ale poznałam Jezusa Chrystusa i dzisiaj wam mówię, jeśli się nie pojednacie z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, to idziecie na zatracenie. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Dał nam Syna, żebyśmy nie musieli o własnych siłach się gdzieś przebijać. On się przebił. On się przebił tam na krzyżu. Przebił się przez twoją cielesność, przez twoje ego. Uśmiercił to wszystko, co ciebie dzisiaj zniewala. I powstał z martwych. I jeśli ty dzisiaj w to uwierzysz, prostym aktem woli, jeśli ty to weźmiesz dzisiaj, narodzisz się na nowo z Ducha Świętego i będziesz żyć. To jest kwestia życia lub śmierci. Inaczej nie stalibyśmy tutaj na tym rogu co tydzień. Inaczej nie głosilibyśmy tego co tydzień. Ja dzisiaj wiem, że żyję. Jeszcze przed 2000 rokiem, zanim spotkałam Jezusa Chrystusa, myślałam, że tamto, czego doświadczałam, to było życie. Ale to nie było życie. Życie możesz ocenić tylko z pozycji, jak już przejdziesz na drugą stronę. Uwierz w Jezusa. Tylko On umarł za ciebie i pojednał cię z Ojcem, abyś żył. Ja, słuchaj.